Dośpiewa. Jesteśmy na mecie rajdu Jastrzębskiego. U was urozmaicenie. Raz trzecia liga, raz RPP. Jak tutaj było? No tak, powrót tutaj na te odcinki jest dla nas bardzo, bardzo sympatyczny. W tamtym roku rywalizowaliśmy też w tej samej klasie. No, trzecie miejsce udało się wyjechać. W tym roku no, takie zapędy nie były aż, bo początkiem roku mieliśmy tego duży wypadek i jednak musieliśmy większość roku spauzować. Cały czas była blokada we mnie, żeby jechać tempem przynajmniej porównywalnym do klasy Legend, żeby przynajmniej spróbować z nimi porywalizować. Także że duże przełamanie dzisiaj było i muszę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony. Trochę jeszcze obawy, bo jechać na oponie, która jest dopuszczona standardowo do ruchu, a nie oponie wyczynowej, spowodowała, że tak troszkę się bałem i wielokrotnie dużo traciłem czasu, ale w efekcie rywalizacja bardzo sympatyczna. Kupę fajnych ludzi w ogóle w tej klasie, także szkoda, że to za niedługo gdzieś zostanie przeniesione w inne rejony. No, miejmy nadzieję, że tak, że to się nie stanie, ale no, chciałem bardzo pogratulować zawodnikowi, który przed nami jechał, Zychowi. No, po prostu fantastycznie jechał. No, szkoda, że ten samochód mu się zepsuł, bo w 100% zasługiwał na to miejsce, które mu się należało, więc tutaj wielkie ukłony w jego kierunku, naprawdę świetny driver. Świetnie było z nim rywalizować, no ale przykro nam, że mu nie udało się dojechać do mety, bo naprawdę sympatyczna sytuacja. No moja... Piotka, coś doda? No, zachowawca, bo zachowawca, ale mamy trzecie miejsce w klasie. Zawsze nieoficjalnie. Nieoficjalnie jest, no. Oczywiście, ale zawsze jest to jakiś powód do radości, bo jesteśmy na mecie przede wszystkim, to jest najistotniejsze. No tak. Bez żadnych sytuacji nerwowych, bez wypadków, bez urywania amortyzatorów, jak to nam na Wiśle. Dojechaliśmy cało zdrowo, szczęśliwie. Cało zdrowo, gdzieś tam ta prędkość wraca, jeszcze chwilę kilometrów i na pewno będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Została zaktualizowana kartka wyniki Pucharu Legend, także prostuję. Wałby Donecki wygrał klasę, ale na drugim miejscu Zaroga za chwilę. A tutaj widzimy trzecie miejsce w tym pucharze, czyli Przemysław i Barbara Gosztylowie, Opel Astra. Trzecie miejsce w Pucharze Legend. Ja przepraszam, ale tak jak Państwu wspominałem, chciałem być na bieżąco jak najbardziej z tymi wynikami, ale one są całkowicie nieoficjalne, więc mogą zmiany następować i mogą jeszcze nastąpić przed rozdaniem samym nagród. Wszystkie protokoły do teraz odcinków spływają, wszystkie kary za potrącenia, za spóźnienia, wszystko do teraz sędziowie nad tym pracują. Zawodnicy już powiedzmy sobie mają bardziej wolne, ale...